Rozmowa z Bogiem. To będzie wasz temat. Pamiętaj sobie, że nawijasz na ten sam, a później będziesz zaczynał na nowy temat. A wy, drodzy państwo, posłuchajcie, jak panowie biją się na rymy. Red Bull kontrowersy, 45 sekund. Rodem MS! Więc jechałem sobie tak i powiedział mi tylko jedno dzisiaj słowo gad. Daję ci sebę typowego Polaka do zjechania, więc trzymaj to mocno teraz, na raz. Więc wiem, co mam zrobić i już jest wiatr pierwszy. Seba tu po pierwszym leci, wierz mi, ostatni czas. I jeszcze jedną rzecz wiedziałem, kiedy pierwszy raz gościa na tą bitwę dostałem. Tak miałem i leciałem sobie, więc tu chciałem zrobić tylko dzisiaj jedną rzecz. Więc jeżeli masz sens, to będziesz mógł po bitwie prysnąć. Dojadę cię 2-0 jak Jagiellonia z Wisłą. I już tu mamy cały temat, więc jeśli chcesz, to mogę ci dopieprzyć jeszcze wers. I jeszcze 3, i 4, jeszcze 5, jedna rzecz. Tobie czeka tylko jedno, mocna spoowiedź. Więc wszystko idzie w temacie halo. Dlatego nie muszę się łączyć dzisiaj z centralą. Tylko lecę, dokładnie i mam sekund 5. Bóg powiedział, wygrywasz, Radem NS. To był Radem NS. Seb mu odpowiada, mamy ten sam temat. 45 sekund. Jedziesz, yo, chciałbyś rozmawiać z Bogiem? Dziwko, gram te wersy, nie porozmawia z Bogiem. Teraz mów do ręki i kiedy wpadam, cały czas składam te słowa. Jesteś bardziej żałosny niż boski Roman i to jest niezłe. Kiedy wpadam, mam skilsy. Ziomeczku właśnie odchodzi z firmy i kiedy wpadam, odchodzi z firmy, gram do ziomy. Jestem szefem, jesteś dziwko zwolniony. Jaki boski Roman, teraz gramy rapy. Jak mówił Kali, to jest tutaj filar złoty. I kiedy wpadam, ziomek, to jest opcja pewna, gdzie wybudujesz nieba na tych fundamentach. I to jest niezłe, kurde, jaki Radek Mendes, jadę w wersach, to jakiś Radek Menda. I kiedy wpadam, gram to na trakach, przegrywasz ze mną, boski wyrok zapadł. I kiedy wpadam, boski Roman, gram typy, niszczę cię i to jest wyrok ulicy. Wybieraj temat sobie. Pierwszy wolny. Gdzieś w odległej galaktyce. W odległej galaktyce. Seb zaczyna. Radem NS kończy. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Yo. Okej. Mój styl jest kosmiczny, to jest proste mordo. A ty jesteś tutaj śmieszny jak UFO porno. I to jest niezłe, kiedy wpadam, gram to ziomboj. Mam takie piksy, że cię wypierdolą w kosmos. I kiedy wpadam, teraz jadę elo. Takie piksy będą nawijać lepiej od tamtego. I to jest niezłe, kiedy wpadam, to rozpiniaj, bo tu będzie to jak jakaś asteroida. Kiedy wpadam, ziomek, gram to typie. Nie będzie cię na pewno tutaj w mojej galaktyce. I cały czas kopię cię, ty kurwo. Ja cię tu kopię, zrobię ci tutaj galaktyk futbol. I kiedy wpadam, cały czas dobrze gramy. Nie lubisz piłki, ale lubisz robić gały. I to jest niezłe, kiedy wpadam, ty fajo. Wyjebało ci już dawno brzuch jak balon. Ziołeczku, chyba nie. Lecimy tak, to dokładnie wiesz. Co do brzucha, to chyba ktoś tutaj nie rucha. Men, z tego co widzę, to chyba tu wydało cię. A propos galaktyki, to jest twoja chcica. Jak cię kopnę w dupę, to zobaczysz jak gdzie jest galaktyka. Więc wiesz, dokładniej ci powiem, men, to wygram tutaj ten mecz, ten kosmiczny mecz. Więc już wiesz, precz mi z takimi mendami. Jak trzeba, to robię bang bang, jak z kojotami. Więc wiesz, jeśli to trzeba, to oglądać, men. Czy 8 mila, czy B.I.G. Notorious L. Już wiesz, dokładnie tak, to jest mój kosmos, moja galaktyka. I tu lecę naturalnie na swych frikach. A ty niby masz tu wsparcie, ej. Chyba w tym momencie odstrzeliłem mocno cię. Więc już ostatnia jest twoja lekcja. Mam tu dokładnie tą opcję, ty się ucz na lekcjach. Więc jedyna rzecz, która pod nosem ci jest, to droga mleczna. Więc ją łap w tym momencie, precz. Mamy to, ależ walka. Ja pierdzielę, no dobrze. Ale musimy podjąć tę arcyważną decyzję. Powiedzcie, czy waszym zdaniem lepszy był w tej walce ten po mojej prawej stronie, czyli Seb? Czy może lepszy był Radem NS? Oh shit. Oh shit. Zajebiście, że jestem prowadzącym, a nie jurorem. No dobra. Gotowi? Uwaga. 3, 4. Mamy Seba. Zróbcie hałas na obu zawodników. Panowie, zajebista walka. Po żółwiku. Ej, Seb, a żółwik? Ale ten mnie zlał. Zajebiście, dzięki. No, dobra. Tak to jest, ja jestem rudo od urodzenia, nikt mi nie podawał ręki.